witam. Tym razem troszeczkę inny filmik na stronie Prawda ma znaczenie. Jesteśmy teraz w Washington, w stolicy Stanów Zjednoczonych i jest tutaj niesamowite muzeum, Muzeum Biblii. Od 2017 roku otwarte przez w sumie prywatną instytucję, przez rodzinę Greens. Rodzina Greens jest także właścicielami sieci sklepów Hobby Lobby. Także też fajna historia tej rodziny jest, po prostu fajne świadectwo mają, ale postanowili po prostu jakby, nie chcę powiedzieć uczcić tej księgi, ale po prostu wskazać na ważność tej niesamowitej księgi, którą jest Biblia, która po prostu najwięcej egzemplarzy w każdym roku, w każdym języku jest jej produkowanych, palonych, niszczonych. Także Pismo Święte jest niesamowitą księgą i Steve Greens postanowił wybudować Muzeum Biblii. Także kupili to miejsce, zburzyli, postawili, w sumie to jest sześciopiętrowy gmach, ale w porównaniu z takimi normalnymi, regularnymi piętrami miałby 17-piętrowy budynek. W sumie jest tam sześć pięter, każde piętro ma swoje jakby przeznaczenie. Zawartość Pisma Świętego, historia Pisma Świętego, różne inne eksponaty z prywatnych kolekcji, czasami z Izraela, czasami z Niemiec, czasami tymczasowe wystawy. Także byłem tu już raz w tamtym roku z żoną, byliśmy z Kasią i tym razem przyszliśmy, mieliśmy za dużą kamerę, nie pozwoli nam nagrywać. Robiłem trochę zdjęć telefonem, ale tym razem postanowiłem pokazać Wam, bo wiem, że wielu z Was przyjechać tu nie może, a wiecie, że przyjeżdżają tutaj ludzie nie tylko ze całych Stanów Zjednoczonych, ale z całego świata do tego Muzeum Biblii. Rodzina ta wykosztowała się, 500 milionów dolarów kosztowało to muzeum. Jest niesamowite, są oryginalne artefakty, niektóre są repliki, ale też jest bardzo dużo elektroniki i samo muzeum jest bardzo wyważone. Po prostu nie wiecie, ono jest tak zrobione, że jest skoncentrowane na Biblii o to, aby ludzi zachęcić do czytania Biblii, aby pokazać, jak niesamowitą księgą jest Biblia, jaką ma niesamowitą historię Biblia, Pismo Święte. Tak stary, jak i Nowy Testament w różnych dziejach swojego czasu i historii. Okay? Także teraz stoimy przed głównym wejściem. Są tutaj, jak widzieliście, może takie dwa wielkie, to są drzwi z brązu. 8 ton waży jeden. Na nich jest odciśnięty oryginalny pierwszy wydruk z prasy Gutenberga. I jeszcze psalm bodajże 19 tam na ścianie z tyłu. W oryginalnym hebrajskim języku. I wiecie co? Także jest to tak celowo zrobione, że się po prostu wchodzi do Biblii przez te drzwi, przez te ogromne napisy. I teraz tak, ja nie mówię, że się jakoś tutaj cudownie przygotowałem, ale po prostu będziemy, tak jak jako turysta, wejdziemy do tego miejsca, kupimy sobie bilety, weźmiemy może jakąś książeczkę, która będzie nam pomagać i prowadzić i przez te różne ciekawe miejsca przejdziemy razem, ile się da, tyle spróbuję nagrać, abyśmy wszyscy mogli zobaczyć, co tu się znajduje. Przyznam się, że jedno miejsce w ubiegłym roku zrobiło na mnie niesamowite wrażenie, wiecie? I dlatego postanowiłem w tym roku jeszcze raz przyjechać i jeszcze raz spróbować nagrać to dla Was. To idziemy. Po przejściu przez security, przez wykrywacze metali i te wszystkie inne historie. Jesteśmy w głównej tej pierwszej sali. Nie wyszliśmy jeszcze po bilety. Po prawej stronie mamy tutaj sklep z pamiątkami, a po lewej stronie jest te wejście, znaczy tam, gdzie sprzedają bilety i wszystkie inne informacje. Także idziemy powoli. Jak widzicie, ten sufit na górze, on zmienia się. To jest chyba elektroniczne jakieś, jak monitory, zmieniają jakaś mozaika, ja nie wiem, co to jest. I się zmienia, ok? Czyli ma tu zrobić jakieś pewne wrażenie na osobach odwiedzających. Dobrze, to jest na wejściu jesteśmy, idziemy dalej. Ok, dostałem od pani tutaj taki plan tego, co znajduje się na którym piętrze. Jesteśmy teraz na parterze. Więc tutaj są organizacyjne rzeczy na pierwszym piętrze, główne piętro.
Hej, znajduje się kawiarnia, już widzę tutaj. Sklep. Oto jesteśmy teraz tu na pierwszym piętrze, czyli musi być jeszcze piwnica. Czyli piętro niżej coś musi być. Jest Virtual Reality Experience, czyli coś wirtualnego można sobie obejrzeć. Watykańskie Muzeum, księgarnia z niego jest tu gdzieś wystawiona. Doświadczenia różne dla dzieci. No i oczywiście sklep tu na tym pierwszym miejscu, na tej pierwszym piętrze jest. Na drugim. Wpływ Biblii, The Impact of the Bible, na drugim piętrze. Odkryj ogólnoświatowy wpływ na wszystkie dziedziny życia, muzykę, fashion, czyli nawet to, jak się ubierają ludzie, na rządy i jego niesamowity wpływ na kulturę amerykańską. Tu jest to napisane na drugim piętrze. Tutaj jest napisane, że Pismo Święte w Ameryce i Pismo Święte na świecie. To będzie drugie piętro. Trzecie piętro. Historie biblijne. Przejdź przez historię Hebrajczyków w Biblii. Co tam jeszcze jest? Znajdź się w pierwszym wieku w świecie Jezusa z Nazaretu i ucz się o historii Jezusa w czasach właśnie Nowego Testamentu. To znajdziemy na trzecim piętrze. Okay. Na czwarte piętro. Historia Pisma Świętego. Wydaje się, że to jest to, co największe wrażenie zrobiło na mnie w ubiegłym roku. Jest historia Pisma Świętego. Featuring more than 600 artifacts and 50 media programs, czyli ponad 600 różnych artefaktów tam jest. Są rękopisy. Od rękopisów do normalnie tych takich, powiedzmy, komputerowych wersji Biblii, czyli znajdziemy tam wszystko. Jest na temat tłumaczenia Biblii, pisanych tradycji, co się działo na początku, różnego rodzaju rewolucje w słowie, Biblia Króla Jakuba, Biblia dla każdego, The Bible for Today, Drive-Thru History Theater. Okej, okay. Będziemy szli dalej. Na piątym piętrze jest teatr i Izrael ma swoje, Israel Antiquities Authority, czyli ci z Muzeum z Izraela mają swoje jakieś artefakty wystawione. Nie wiem, czy będzie to dzisiaj, bo to są takie, wiecie, wystawy różne, które czasami są później, jakiś czas potem jadą gdzieś w inne miejsca, być może będą lub nie będą. Na szóstym piętrze jest restauracja i różne takie pomieszczenia, w których można jakieś spotkania mieć, ale także jest taki taras widokowy na miasto Waszyngton, bardzo blisko stąd jest Capitol Building, czyli ten cały amerykański parlament, jak się nie mylę, te muzeum jest największe w tym mieście, wiecie? Największe muzeum w Waszyngtonie to jest właśnie to Muzeum Biblii, w którym teraz jesteśmy. I my wszyscy powinniśmy czytać Pismo Święte i zachęcać innych do czytania, wiecie? Czy Pismo Święte, czy Biblia, jak wielu naszych rodaków nie wie, ja też kiedyś nie wiedziałem, że Pismo Święte i Biblia to jest ta sama księga. I jest to w sumie jedna księga, ale w rzeczywistości jest to taka mała biblioteka 66 ksiąg. 39 ksiąg Starego Testamentu i 27 ksiąg Nowego Testamentu. Każda z tych ksiąg jest osobną księgą, okay? Więc jest to pewien zbór tych ksiąg i kiedy czytacie te po prostu Pismo Święte, albo powinniśmy może czytać, bo naprawdę w Polsce Pismo Święte nie jest za bardzo popularne, wiecie? Wszystko, co chcemy, to zachęcić ludzi do tego, aby czytali Pismo Święte. Samo Pismo Święte nie zbawicie. Zbawicie Pan Jezus Chrystus i wiara Twoja w Jego dzieło, krzyża, ale ja wiem, że wielu Polaków w Jezusa wierzy w Boga, tylko po prostu ma niepoukładaną tą wiarę i dlatego czytanie Pisma Świętego, a zwłaszcza Nowego Testamentu, jest konieczne, moim zdaniem bardzo, bardzo konieczne dla każdego z nas, ponieważ w tym jest nasze życie, życie wieczne. Wszyscy żyjemy wiecznie i tu na tej ziemi jeszcze trochę, dłużej lub krócej, ale wieczność jest przed nami, dlatego jest ekstremalnie ważne, najważniejsze, żeby po prostu pojednać się z Bogiem i żyć według Jego zasad, Jego reguł i Jego przykazań.
Dobrze, weszliśmy, mamy bilety. Można sobie zauploadować także app. Muzeum ma app z większą ilością informacji. Więc tu jeszcze na parterze jest taki ogromny, ogromny ekran, który się zmienia, co pokazuje. Generalne informacje o muzeum też. Możemy sobie tutaj postać chwilę popatrzeć. Ale jest tu cała taka seria takich monitorów, jak stoliki. I każdy z tych monitorów ma w sobie też plan. To jest pierwsza podłoga, czyli pierwsze piętro. Widzicie, na przykład mogę sobie nacisnąć już tutaj Muzeum Shop. Pokazuje, czyli sklep, co można w tym sklepie sobie nabyć, czy w ogóle jakieś informacje. A w rzeczywistości można przejść na każde piętro. Zmienia się wszystko super. Odnośnie tego, co chcemy się dowiedzieć. A, fajne. Pismo Święte w świecie, nacisnę. Coś się tutaj zmieniło. I przeszliśmy tutaj. Okej. Okay. A, nie nacisnąłem Pismo Święte w świecie. To chciałem nacisnąć. Wpływ Biblii na świat. QR code. Okej, czyli bardzo fajne jest. Z tego, co się dowiedziałem, to jest tutaj bardzo, bardzo dużo elektroniki. Także i starsi coś znajdą, i młodsi coś znajdą, potrafią się odnaleźć w tym muzeum. Po tej stronie, na tej ścianie, pomimo chyba tego, że głównym sponsorem była rodzina Green. Zaraz zobaczymy. Są nazwiska, czy nazwy firmy, imiona i nazwiska ludzi, którzy sponsorowali też to muzeum. Cała masa ludzi, firm. Wchodzimy do windy. W windach są monitory, które nawet i tutaj przypominają historię biblijną. Mount Arbel, Izrael. Czyli patrzymy się teraz na górę Arbel w Izraelu. A takie trójwymiarowe. Teraz jakieś inne jest miejsce. Herodium Izrael. Okej, hej, winda, poczekaj, jeszcze nie wyszedłem. Okej, przyszliśmy na trzecie piętro. Przynajmniej takie trzy segmenty, sekcje tu są. Nie mam w tej mojej kamerze, ona jest bardzo malutka, zoom, żeby przybliżyć, więc podejdę. Tu jest napisane Nowy Testament. Ale nie możemy tu wejść, bo jest zasłonięte, może później jakoś. Tu jest napisane Świat Jezusa z Nazaretu. Witamy w doświadczeniu Nowego Testamentu. Ale pójdziemy. Tu jest dużo też takich, w tym miejscu, z tego co pamiętam, jest dużo jakichś takich wyświetlanych różnych wydarzeń, prezentacji. I wejdziemy od wejścia, nad którym jest napisane Tanakh, Old Testament, Hebrew Bible. There was darkness. God said, let there be light.
the 10 generations since Noah, humankind makes new gods to replace the god of their ancestors and develops an appetite for power. But rather than abandoning humanity, God reaches across the divide to an unlikely man, Abraham, and his wife, Sarah. Asks them to leave everything they know and travel far away. God makes a covenant with the childless Abraham, an unbreakable promise. Abraham trusts in God. God promises a land and descendants as numerous as the stars in the sky. And Isaac, Jacob, I am sending you to rescue my people from Egypt. Go now, past the burning bush. Find the door marked in red. We must move ahead to the last night of captivity in Egypt. Quickly. Life goes on until one day the men of the family die. The mother, Naomi, finds herself alone. Facing an uncertain future, Naomi decides to return to Israel. She tells her daughters-in-law, go back to your mother's house, each of you. My lot is too bitter for you. One daughter-in-law, Ruth, makes a profound decision that will ripple through time. She declares, do not ask me to abandon you, for where you go, I will go. The judges tried to hold Israel together while fighting off invasions. Finally, the Israelites confront the last judge, Samuel, and demand a king to govern them and fight their battles. So, Samuel finds them a young shepherd from Bethlehem named David. The David who defeated Goliath. Okej, okay. Dobrze, byliśmy tutaj w tej części, w sekcji, gdzie jest Tanakh, Tanakh, czyli Stary Testament, hebrajska Biblia. I była głównie to prezentacja taka wideo, niesamowite, ponieważ było tam ileś pomieszczeń do pomieszczeń przechodziliśmy, prosili, żeby nie nagrywać, więc nagrałem tylko fragmenty malutkie. I przeszliśmy przez całą historię Starego Testamentu, od stworzenia świata, aż do ostatniego proroka, którym Bóg zapowiadał przez Zachariasza przyjście, swój powrót. Także to jest ten element na wideo. Bardzo fajna, może 25 minut trwała ta prezentacja, wiele różnych efektów i tak dalej. Naprawdę bardzo fajne. Okay? Idziemy teraz dalej, pójdziemy teraz może do świat Jezusa z Nazaretu i później przejdziemy do tej sekcji Nowy Testament. Okay? Idziemy. Okay, weszliśmy, tutaj jest co? Także zaczynają się typowe muzealne jakieś już przedmioty, troszeczkę wizualnych efektów jeszcze raz, Galilea, tam jest teatr, na pewno jakaś prezentacja jest, filmu Jezus. Tego współczesnego filmu. Jaki jest teraz ten współczesny film o Jezusie? Taki? Chosen. The Chosen, ja. Tam leci, no. Cztery różne krótkie części. Cztery odcinki The Chosen. Wybrany, tak? Ja bym go tu chyba... Wycinki. Ja bym go nie wybrał, ale... Co? Okej, okay, mapa Imperium Rzymskiego. Werset mówi, że Jezus przechodził przez miasta i wsie, głosząc dobrą nowinę o Królestwie Bożym. Ewangelia Łukasza 8:1.
got ten flares out. Czy jesteśmy w takim jakimś odrekreowanym? Jak miasteczko wygląda? Nazaret za czasów Jezusa. Nie wiemy, czy tak na pewno wyglądał, ale tak jest zrobione. Winogrono, prasa. Szkoda, że nie mamy kubeczka, byśmy sobie nabrali soczku. Na tej tablicy jest napisane wersety, są napisane wersety z Księgi Ezekiela 34, od 11 do 15. Okej, okay, my gimbal się coś tutaj nie za bardzo słucha. Jest napisane, że obowiązki pasterzy są raczej proste, żeby karmić i poić stado, a także chronić je przed predatorami, czyli przez drapieżnikami. Ale że te obowiązki zostały zaniedbane, ponieważ głównie pasterzami byli młodzi ludzie w rodzinach, czyli młode chłopaki, więc oni się za bardzo nie starali. I więc odnośnie tych rzeczy, Bóg mówi przez proroka, że Bóg ustanowi swojego pasterza, pasterza owiec. Na tej tablicy jest napisane nauka w przypowieściach. Że Jezus używał różnych przypowieści i kiedy nauczał różne nauczania. Więc spacerujemy teraz po Nazarecie. Super miejsce dla dzieci, dlatego aby po prostu w ich umysłach już zbudować obraz, rzeczywisty obraz mniej więcej czasów Jezusa, kiedy Jezus nauczał Słowo Boże. Możemy sobie wyobrazić te jego realia, jak było za jego czasów.
Nie jest to prawda, co prawdziwy wyjazd do Izraela, ale, ale dla niektórych, którzy nie mogą pojechać, jest to lepsze niż nic. Chłopak opowiada w pierwszej osobie tutaj, jak zbudował ten dom, dlaczego tu zbudował, z czego to zbudował i jakie ma plany. Opowiada o pewnym stolarzu, który tutaj mieszkał i teraz naucza gdzieś indziej, więc mówi o Jezusie. Ciekawe miejsce, fajny chłopak, się stara. Widzicie w każdym pomieszczeniu, czy w każdym miejscu, to jest synagoga, kopia, replika synagogi. Jest to jakaś pani, która w środku jest. Expecting some kind of revelation. That's not going to happen today. But right now you are 30 years into the first century, which means that Jesus is alive and is currently teaching in and around Capernaum. This is the synagogue. Do you have any idea what the main purpose of the synagogue is? Learning scriptures. I'm sorry, my boy. Scriptures, learning scriptures. Learn. Yes. The main purpose of the synagogue is for the reading, the teaching, the studying, and the learning of the Torah, the five books of Moses, Genesis, Exodus, Leviticus, Numbers, and Deuteronomy. That is its main purpose. Więc ten pan mówi, że głównym celem, do których Żydzi zbierali się w synagodze, było to, aby uczyć się Tory, nauczać i uczyć. I... Hej. Idziemy dalej. Tutaj mamy piękny widok chyba na jezioro Genezaret. Wiecie, przychodząc tu tak spokojnie, można wejść w tę atmosferę tego miejsca. I mając tak w sercu Słowo Boże, można naprawdę wyobrażać sobie, odbierać pewne wydarzenia, które miały miejsce. To jest prasa oliwna. Widziałem taką w Izraelu, prawdziwą, bardzo podobną, ogromną, może większa nawet. Ogromny kamień, który kręcili tak w koło i który miażdżył oliwki i wyciskał z nich olej. Nie wiem, jak po polsku się to mówi, ale tutaj jest często tak zwany olej oliwkowy cold pressed, czyli wyciskany na zimno. To coś takiego. Ja nie wiem jeszcze, jak inaczej się robi, ale tak to wyglądało. Mam nadzieję, że nie za szybko chodzę i nie za szybko pokazuję tu różne rzeczy. No i mam nadzieję, że nam baterii wystarczy do samego końca. Ja se możemy gdzieś tam pójść doładować, wziąłem kable. Okej. Okay. Więc ten dzbanek jest mniej więcej 2000 czy 1500 do 2000 lat przed Chrystusem. Nie wiem, czy to jest prawdziwy dosłownie. O, jest wypożyczony z Izraela, z Muzeum of Antiquity Authority of Israel, czyli jest oryginalny, hej, jest oryginalny. Tak samo i ten jest 700 lat przed Jezusem, z poprzedniej ery. Czyli niektóre eksponaty są wypożyczone i są absolutnie autentyczne. Super miejsce dla dzieci.
Jeszcze oliwki. Nie wyglądają jak prawdziwe. Czy jesteśmy już w domu stolarza? Jak byłem w Nazarecie oryginalnie i przypominała mi się historia, w której jest mowa o czterech ludziach, którzy przynieśli jednego sparaliżowanego człowieka i przez dach go wpuścili, często zastanawiałem się, jak to jest możliwe, jak oni weszli na dach ze sparaliżowanym człowiekiem. Ale dom, który oglądaliśmy tam oryginalnie, stał normalnie na zboczu takiego wzgórza. I z tyłu można było po prostu, tylna ściana tego domu to była góra. I można było wejść pod górkę i prosto na dach tego domu bez żadnego problemu. Także podejrzewam, że w historii, której Pan Jezus właśnie powiedział do faryzeuszy, co łatwiej powiedzieć, czy są Twoje grzechy odpuszczone, czy wstań i chodź, musiała być taka sytuacja. Takim moim zdaniem. Okej, okay. Żegnamy tutaj miasto Nazaret chyba, tak? Gdzieś tu się wychodzi, idziemy dalej? Nie było tu wyjścia nigdzie, nie? Musimy tu wrócić do tego samego miejsca. Fajnie by tu sobie było przyjść na takie Bible study, na studium biblijne. Wiecie, myśląc o samej Biblii, można powiedzieć, że jaką historię, w sensie, że co można w muzeum znaleźć? Większość oryginałów, jak te powiedzmy... Zwoje z Morza Martwego są w Izraelu. Wszystko jest prawie w Izraelu, ale ktokolwiek tutaj zrobił, czyli ta rodzina Green, naprawdę zrobili bardzo fajną pracę. Idziemy dalej. To jest tylko jeden malutki fragmencik tego muzeum. Jesteśmy teraz w takim jakby korytarzu. I co mnie na przykład fascynuje, naprawdę tak zaskoczyło, zafascynowało, to, że ten budynek, on został zaprojektowany i wybudowany do celów tego muzeum. Że nie został po prostu jakiś tam budynek zaadoptowany, tylko wybudowali go. Konkretnie każde piętro, każdy element został zbudowany, dosłownie zaplanowany każdy detal. Niesamowite. Ale nie sam budynek ma na nas robić wrażenie, tylko Słowo Boże. Więc idziemy dalej. Skończyliśmy na piętrze chyba drugim czy trzecim, już sam się pogubiłem, gdzie były prezentacje Pisma Świętego. Jeszcze było jedno miejsce, do którego nie weszliśmy. Był tam filmik, wyświetlany 45-minutowy film na temat już Nowego Testamentu, ale dopiero będzie za pół godziny następna prezentacja i trwa 45 minut, więc pójdziemy do innych miejsc. Równie ciekawych, może i ciekawszych nawet. Ok, jesteśmy na piętrze czwartym teraz. I na tym czwartym piętrze jest napisane historia Biblii. Słowo Biblia w różnych językach. Nie wiem, czy to powiedziałem, ale kiedyś no, dziwne literki, ale znaleźliśmy napis Pismo Święte. Właśnie, co chcę powiedzieć, to, że wyżej chyba jeszcze jest. To, że Pismo Święte i Biblia to jest jedna i ta sama księga. Okej, bo kiedyś pamiętam, rozmawiałem z jakimś człowiekiem i powiedział, że bardzo fajnie będzie musiał kiedyś przeczytać sobie Biblię,
i też Pismo Święte. Czyli myślał, że są dwie różne księgi. To jest jeden zbiór ksiąg, tak? 66 ksiąg, co jest Biblia, mała biblioteka pomiędzy dwoma okładkami. Także idziemy do środka. Być może to jest to miejsce, które zrobiło na mnie ogromne wrażenie, jak byłem tu ostatnio, w tamtym roku. A jeśli to nie jest to miejsce, to na pewno do niego dojdziemy powoli. I znowu jest tutaj wiele różnych takich, wiecie, miejsc, w których audio, wideo, różne prezentacje dopomagają w zrozumieniu, w poznaniu Słowa Bożego. Jak tutaj weszliśmy, tam wcześniej było napisane, że historia Biblii, droga do uniwersalnego dostępu, to the universal access, czyli do tego, że Biblia z takiej księgi rękopisów po prostu stała się dostępna dla każdego z nas. To jest niesamowite. A tak mało ludzi chce ją po prostu poznawać. Ok, przejdziemy sobie powoli. Cegiełka Nebukadnezora z 580 roku przed Chrystusem z Babilonu, z Iraku. Coś tu na nic napisane, ale już nie będzie. O, mówi o tym, że Noa stworzył, wybudował ołtarz dla Pana. Epic of Gilgamesh, historia Gilgamesza. Tak wygląda tabliczka. Oryginał jest. To jest replika. Oryginał jest gdzie? Oryginał jest zrobiony w klej. Tak, oryginał jest z glinowych tabliczek i znajduje się w brytyjskim muzeum. W British Museum. Ok, będziemy powoli przechodzić, nie wszystko będę komentował. Kolejne tabliczki z Nimrod, z Iraku. Hej, ale... Kolejne fragmenty na hieroglifach egipskich i kananejskich mówią o tym, jest tu napisane, wyczytane przez kogoś, że our ancestors went down to Egypt, czyli nasi przodkowie zstąpili do Egiptu i mieszkali w Egipcie przez długi, długi czas, tak jak jest napisane w Księdze Liczb 20:15. Troszeczkę na temat alfabetu. W większości tu są repliki albo oryginalne artefakty, fragmenty z przeróżnych miejsc.
To jest replika czarnego obelisku. Shalmaneser III jest tutaj napisane. Też pochodzi z Nimrud z Iraku. I datowana jest na 827 rok przed Chrystusem. I też tu ktoś coś ma. Widzimy, każdy sobie coś tu znajdzie dla siebie. Like it? Oh, don't worry. Scroll in it? You can? Yeah? Let's do some. Oh, that's cool. Just up to again. Septuaginta, Tora. Po grecku mówiących Żydów. Fragment Septuaginty. Papirus in Greek and Hebrew. Także jest napisane w paleohebrajskim języku. To jest ciekawe i pochodzi mniej więcej z pierwszego wieku po Jezusie. The book of Acts is a history of the first years of the Christian church and its spread. To jest Jeruzalem w roku 70. Let's go check out a few discoveries related to the religious texts of this new Christian movement. And there's no better way to drive through Israel than my trusty vintage Jeep. When it lacks in comfort, it more than makes up for it with a worn out clutch. There's still no better way to take in all the history of this amazing place. After leaving Nazareth, Jesus established his ministry around the Sea of Galilee. According to the Gospel texts, the town of Capernaum became home base for his teaching and travels. By historical accounts, Capernaum was a booming fishing town on the main Roman highway linking Damascus in Syria to Alexandria in Egypt. Capernaum was one of the northernmost towns in the world in its old age and carry it back to the early days of its infancy. Every man, learned or unlearned. Przechodzimy do miejsca, gdzie są już poskładane rękopisy w całe Pisma Święte, różne tłumaczenia. Nie są to oryginały na pewno, ale są to kopie. To jest kodeks Watykanus z 325 roku, 325-327. Kodeks Watykanus.
Konstantyn miał coś do czynienia z tym. Także kodeks Watykanus jest jednym z najstarszych zachowanych kompletnych Biblii. I to jest też oczywiście kopia, nie jest oryginał. I będziemy teraz przechodzić, czy chodzi tutaj, gdzie jest ich więcej i więcej. Fragment, też kopia kodeksu Climactis, jakiś Receptus. Czyli kawałeczki Biblii na razie jeszcze. Psalmy. Oczywiście też, to chyba nie jest kopia. Widzimy tutaj fragment. Fragment rękopisu na papirusie w języku greckim. To jest psalm pierwszy, wersety 4 i 5. To jest syryjski Nowy Testament, tutaj. Oczywiście kopia też jest napisana, że to jest z roku mniej więcej 1000-1200. Wierzą, że pochodzi on z Kurdystanu. I że ta kopia była bardzo popularna w okolicy V wieku. Nie wiem, jak na kamerce, może jest ciemno trochę. To jest fragment z Mateusza, Ewangelii Mateusza 27 rozdziału. I też jest oryginał z tego, co tu jest napisane. Około 600-800 rok z Egiptu. Idziemy dalej. Biblia etiopska z 1400. Też wygląda na oryginalną, bo nie jest napisane, że to jest kopia. A Biblia również nie wygląda na to, że jest kopia. To jest armeńskie tłumaczenie pochodzące z południowej Turcji z 1100-1400 roku. I zawiera 4 Ewangelie, są Gospels. Także w tej sekcji w
widzimy różne fragmenty Pisma Świętego, różne rękopisy, ale także całe tłumaczenia Słowa Bożego z przeróżnego okresu. Co chwilę jest jakiś taki monitorek też tutaj, w którym aktor w pierwszej osobie komentuje pewne wydarzenia historyczne. Czyli nie trzeba po prostu czytać, oni sami mówią to o sobie. To jest Biblia Hieronima. Grube takie te książki były kiedyś. To revise the old Latin version and to sit in judgment on the copies of the scriptures. Oj, to jest Hieronim. And if they differ from one another, you would have me decide which of them agree with the Greek original. The labor is one of love. Hieronim opowiada, jak tłumaczył Pismo Święte. For in judging others, I must be content to be judged by all. And how can I dare to change the language of the world in its old age and carry it back to the early days of its infancy? Every man, learned or unlearned, who takes the volume into his hands and does not like what he reads, will break out immediately in violent language and call me a forger and a profane person for having the audacity to have anything. Wiecie, o tej Biblii, ale gruba, wielka księga, ogromna. Jest napisane, że to jest kompletna Biblia, może Nowy Testament z 1050 roku. The correct practice as to what is forbidden or permitted, the other rules of the Torah. On these grounds, targumy, czyli tłumaczenia Starego Testamentu na arameński język. To jest Tora jemeńska. Targumy to są różne księgi, albo inaczej Stary Testament, Tora hebrajska, zawsze tłumaczona na tłumaczona na aramejski język. Ten pan w pierwszej osobie. Maimonides, tak zwany Rambam, z tego co się orientuje, on w pierwszej osobie opowiada też swoje historie. Blessed be the All-Merciful, who has aided us. The shield contains 11 alternating stripes in silver and red. The central red hand has a lightning pattern on the contrasting shade of red. To jest zwój Tory Ashkenazi, Żydów Ashkenazi z 1400 roku. Napisana w języku hebrajskim. Thank you.
tym filmiku akurat mówi narrator o prasie Gutenberga. Niesamowite, gdzieś tu jest kopia, replika tej prasy, tam się przejdziemy zaraz do niej. Także czas, w którym zaczęto już drukować Pismo Święte, zmienił historię w ogóle Europy i świata. Masa pomieszczeń, masa eksponatów. Niesamowite. As if Christ taught such complicated doctrines that they could only be understood by a very few theologians. As if the strength of Christianity lay in people's ignorance of it. Christ wants his mysteries to be published as openly as possible. Nowy Testament Esramusa. Historia Księgi Króla Jakuba, sławnej King James Bible. Ta Biblia jest z 1611 roku i to jest pierwsze wydanie Biblii Króla Jakuba. Pomyślcie, ile rzeczy zostało poświęconych w ogóle Nowemu Testamentowi i całej Biblii, ile ludzi przez całe stulecia, czy wieki nawet, pracowało nad tym, poświęcało swoje życie, aby ta księga, czy te księgi zawarte w jednej księdze, w Piśmie Świętym, czy w Biblii, czyli Słowo Boże, były dostępne dla nas dzisiaj. Hej, wiemy, Pan Bóg nie ma żadnego problemu. The Bishop's Bible, 1568 rok. Son copia de algo de Nápoles, alguna fecha, ¿verdad? Pero...
To są zwoje tory. Pochodzą z różnych krajów i z różnego czasu, z Maroko, o, z Polski nawet jest. Rumunii, o, znowu z Polski. Wschodnia Europa, Rumunia, Polska, Rumunia, Turki, Turcja, Ukraina, Niemcy. No tak. Także niesamowite miejsce, naprawdę bardzo tu trzeba. Ostatnio byliśmy tu cały dzień, od 10 rano do 5, od momentu, w którym otworzyli drzwi, do momentu, w którym po prostu zamknęli te muzeum. Przechodząc powolutku sobie, wiecie, wchodząc w ten nastrój historyczny tej pracy Ducha Świętego poprzez ludzi, poprzez pokolenia, poprzez lata, zachowując Jego Słowo, nie tylko, wiecie, w jednym może języku, w oryginałach, ale w różnych językach i dochodząc do tego, że stało ono się masowo popularne. Coś tu piszcie, nie wiem, co to piszcie, ale jakiś alarm chyba. Rosetta Stone. Okay, to zajęte jest. Co so chłopin? Thai. O, Thai. Muszę zawołać moją Kasię, bo tutaj... Moja Kasia się gdzieś zgubiła. Wiecie, że tutaj mają coś takiego, że można sobie wziąć takie tablety i że każdy może wiedzieć, gdzie jest druga osoba z twojej grupy i że jak się pogubią na przykład dzieci rodzicom, to można im napisać, wiadomo, gdzie są i można do nich napisać, żeby przyszli czy tu, a to przed chwilą ci państwo tutaj grali. Taki test mieli biblijny dla jednej lub dwóch osób, ok, weźmiemy dla jednej osoby. Zobaczymy, jak się Waldek dobry jest. Start quiz. Ok, w tej tutaj sekcji są wszystkie kraje, jakby taka lista, czy sekcje dla każdego kraju na świecie i wszystkie te, czy po prostu wszystkie kraje, w których Pismo Święte zostało przetłumaczone na ich własne języki, 740 języków, jest napisane tutaj, że to jest pełna Biblia, pełne Pismo Święte. 1669 języków. Nowy Testament został przetłumaczony. Jeszcze coś się dowiemy zaraz stąd. 799762. Rozdziały pozostały jeszcze do przetłumaczenia na wiele innych języków. 1000 języków jeszcze nie ma, nawet części, po części przetłumaczonego Pisma Świętego. Powoli się wyświetlają tutaj te informacje. Ok, jeszcze raz wróciło tam 740 języków, już jest, ma pełną Biblię, cały Nowy i Stary Testament. Ok, to się powtarzają te cyfry. Wiecie, jakieś tutaj byłem w tamtym roku i znalazłem Polskę. I w miejscu, gdzie była Polska, było puste, tak jakbyśmy nie mieli my nic przetłumaczone i zaoferowałem nawet swoją własną Biblię, że dam, ale nie bardzo chcieli. Co, alfabetycznie?
Not yet. New and Old Testament. O.P. Polish. Chodź, zobacz. Jest Polish, zobacz. Tutaj. Widzicie Polish? Puste miejsce. Tak jakby w języku polskim nie było jeszcze przetłumaczone nic. Nie będę tego wyciągał, nie wiem czy można, chyba jest przymocowane albo ciasno siedzi. No muszę zaoferować chyba jeszcze raz swoją Biblię. Nie? Mówisz, przecież jest napisane, że both old and, tylko że nie mają egzemplarza. No, no nie mają egzemplarza, to tak jakby nie było. Nie, jakby nie przetłumaczone. Jest przetłumaczone, tylko nie mają egzemplarza. Okej. Okay. Tutaj w tej sekcji, zobaczcie, jest napisane, że Pismo Święte w języku... Stary Nowy Testament jest przetłumaczony na język polski, ale nie mają egzemplarza Pisma Świętego. I jak powiedziałem, w ubiegłym roku zaoferowałem im swoją własną Biblię, ale nie chcieli. Dlatego, że to jest niedziela, wtedy też była niedziela i nie było odpowiednich osób, z którymi można porozmawiać na ten temat. Także niesamowite. Tutaj jest na przykład napisane języki, w których Biblia nawet nie została jeszcze tłumaczona. Większość z nich jest z Azji. Trudno nawet wymówić jakieś może plemienne języki. Tutaj na przykład jest lista państw, na których jest napisane restricted languages, czyli języki, które są zakazane, czyli w krajach, w których Pismo Święte jest po prostu zakazane i musi pozostać jakby w tajemnicy. I tutaj, nie wiem, ale... Grenada, Greenland... French Guiana... Kosowo, Kuwait, Delhi, to Indie chyba. Okej, masa. To jest napisane też, w których jeszcze nie została przetłumaczona. Nie wiem, czy to się powtarzają te same sekcje, czy są kolejne i kolejne alfabetycznie. Powiedzcie mi, jaka księga, czy nawet sanskryt jakiś, Bhagavad Gita, Koran, ma takie coś, takie po prostu, taki impact jak Biblia na cały świat, na wszystkie języki. Nie ma drugiej takiej księgi. To jest niesamowite, jeszcze nie skończyliśmy chodzić tutaj w ogóle, jeszcze tak naprawdę to dopiero dwa piętra przeszliśmy, a zostało jeszcze cztery. Idziemy dalej. Replika z Bazyliki Świętego Piotra z Vatican City, Michelangelo, 1498-1499. Piętro piąte. Galeria, Upper Gallery. I tutaj jest taka ekspozycja, wystawa obrazów człowieka, który się nazywał Jacob Barosin. I tytuł jest
w tej galerii, nadzieja w czasie jakby rozpaczy. Hope amidst despair. Prorocy przez ten Jacob Barosin. Tu jest Jonasz. Tam był wcześniej jeszcze jakiś Joel. Amos. Ozeasz. Izajasz, Michałasz, Nachum za mną, Habakuk, Jeremiasz, Sofoniasz. Ageusz. Czyli tutaj krótkie informacje o każdym z proroków Starego Testamentu. W pewnym sensie możemy powiedzieć, że o każdym, o autorach poszczególnych ksiąg. Tych proroków. Okej. Jacob Barosin był Żydem urodzonym w Rydze w Rosji, na Litwie, Łotwie. W 1940 roku naziści, kiedy podbili Francję, ten Jacob ze swoją żoną Sonią byli aresztowani i zabrani do obozu koncentracyjnego, do obozu pracy. I przez 4 lata też uciekali, chowali się, uciekali od śmierci. I polegali, po prostu opierali się na szczodrości i pomocy innych ludzi przez ten cały czas. Aż do momentu, kiedy Amerykanie wyzwolili Paryż w 1944. I ten człowiek po prostu w tym czasie czytał Pismo Święte, to było jego źródłem, jego siły i wytrwania. I kiedy już przyjechał do Stanów Zjednoczonych, został takim artystą biblijnym. I tu jest... Ten element, ten fragment jest przeznaczony akurat taka wystawa jego pracy. Także wiemy, dlaczego są tutaj wszyscy ci prorocy. Wow, super. Ciekawe, że to są oryginalne. Idziemy zobaczyć, czy jest bliska, ale nie jest napisane, nie? Czy to na tych nie jest. Okej, doszliśmy do szóstego piętra. Tutaj jest taka restauracja. Nazywa się Mana, czyli Manna. I też jest punkt widokowy. Nie byliśmy tutaj ostatnio. Zobaczymy. Tutaj jest
US Capitol. Czyli po prawej stronie widzimy Bibliotekę Kongresu Amerykańskiego, budynek Court, Sądu Najwyższego, budynek Capitol, US Department of Health and Human Services i jeszcze różne takie rzeczy. Kanada. O, mamy nawet ambasadę kanadyjską. To jest taka tabliczka, która nam pokazuje, co tutaj widać, a tu tak naprawdę to nic nie widać. Tylko dachy budynków. Z tego, co się dowiedzieliśmy, ten budynek ma maksymalną wysokość, czyli w mieście Washington nie można budować więcej niż 17-piętrowych budynków. Może, nie wiem, dlatego, że jak się patrzę tu, to wydaje mi się, że te budynki z tej strony są wyższe, ale tu jest jeszcze nie koniec, jesteśmy na 6 piętrze, a tam jeszcze jest parę rzeczy wyżej. Tutaj jak zobaczycie, może nie zobaczycie, nie mogę przybliżyć, ale tam widać obelisk dalej. Tak w środku ekranu jest obelisk. Symbol wiadomo czego. No i tak tutaj chyba z tej strony przynajmniej doszliśmy do końca. Idziemy teraz do restauracji na drugie śniadanie. Ok, albo na wczesny obiad. Czyli jak już dojdziemy na 6 piętro, to możemy coś zjeść. Thank you. Pan nas elegancko przywitał, poinstruował co, jak się zamawia, gdzie i kiedy. To jest taka trochę pół fast food. Albo może nie fast food, ale samoobsługowa. Tam sobie numerek czasem mógł wziąć, tak? Nie, no to oni nam chyba dadzą później. A, okej. Okay. Restauracyjka nazywa się Manna, więc szukam, gdzie jest ta manna. Pokarm aniołów. Ale mamy co? Pizzę, kurczaczki jakieś, sałatki, napoje, kanapki. Co bierzemy? Okay, zamówiliśmy sobie na taki lunch pizzę, pepperoni. Wygląda nieźle, myślę, że smakuje też dobrze. Także i to jest ciekawe. Poszedł pan nam jeszcze po talerzyki. A więc mamy tą pizzę tutaj, a tak jeszcze mówiąc na marginesie, noszę koszulkę teraz z napisem Prawda ma znaczenie i z tyłu czytaj Pismo Święte i website. Wiecie, przesłanie jest w miarę proste, żeby czytać Pismo Święte, ale z drugiej strony jest ona też po to, aby jakby się dało może zaczepić jakichś Polaków i porozmawiać trochę sobie. Jak na razie nikogo nie zaczepiliśmy, ani nas też nikt nie zaczepił. Ani dzisiaj, ani wczoraj, chociaż wczoraj w metro w Nowym Jorku dałem kilka zakładek. Mamy takie fajne zakładki też, które rozdajemy do czytania Pisma Świętego. Zaraz wam pokażę. Dwie takie. Jedna jest taka, nie wiem czy to widać. Zakładka do twojej Biblii. Z tej strony jest napisane czytaj Pismo Święte. QR kod, który można zrobić zdjęcie, website i wejść na stronę. Druga jest ten same przesłanie, tylko troszeczkę inaczej zaprojektowana. Jak ktoś chciał takie zakładki, to dajcie znać, to wam wyślę. Także tyle na razie. Jesteśmy w tym muzeum już parę godzin. Zostały nam jeszcze dwa piętra do zobaczenia, no i ta pizza do zjedzenia. Także nie jest źle. Do usłyszenia za chwilę. Ok, jesteśmy teraz na drugim piętrze. Jest tutaj napisane Impact of the Bible in the World, czyli impact, wpływ Biblii w świecie. I jest dopisane
że wpływ Biblii rozszedł się ze Środkowego Wschodu na otaczającej kultury i ostatecznie dotarł do Europy, Ameryki, Azji i Afryki. I że dzisiaj Biblia już ma wpływ praktycznie na wszystkie kultury na świecie. Idziemy zobaczyć. Okej, chodź z tej strony. Czyli ta sekcja zaczyna się od tego, kiedy Amerykanie, czyli może to nie Amerykanie, kiedy pierwsi chrześcijanie przypłynęli na kontynent. I po prostu, okej, przeczytamy. The voyage across the Atlantic to America was dangerous and cold. Europejczycy przypłynęli, aby znaleźć nową nadzieję. Bogactwo, powodzenie i nowy start w życiu. Wśród nich byli Anglicy, szukający również religijnego i wolności. Wiele z tych grup przywiozło ze sobą swoje wersje Biblii i wielu z nich chciało po prostu już mieć wpływ na lokalnych Indian i pomóc im, doprowadzić ich po prostu do poznania Słowa Bożego, do nawrócenia się do Pana Jezusa. Czyli tak to jest, początek. I więc tutaj będzie dużo historii Ameryki. Jaki wpływ Pismo Święte miało na Amerykę, na Stany, na początek tego państwa. Biblia na mapie amerykańskiej. Czyli tu są wszystkie miejscowości, które nazwy miast w Stanach, z Biblii. Okej, dobra. Także na przykład mamy Zoar, 12 miejsc, Kanan 12, Samaria 10 miejsc, Betlejem 10, Gilboa 10, Bethesda 7. Jechaliśmy przez Bethesdę teraz, nie? W Nowym Jorku. Niniwa 7, sam Izrael 8, Betani 8, 9 razy Sodom, Hebron, nie pokazane. Hermon. Góra Hermon. Nazaret, nie widzę tutaj zesłania. Nazaret 5. 5 lokacji i są na mapie zaznaczone, w którym są 3 akurat, 4 więcej, musi być bliżej, muszą do ciebie. Trzy miejscowości, dwa szpitale. Okej. Okay. Tam już napisane, to lista. Horeb, Efrata. Nazaret to był wcześniej? Mhm. Weź Hermon. No naciśnij Hermon. 6 lokacji. Naciśnij. Hermon, New York. Maryland albo Maine, Kentucky, Illinois, Kalifornia i New Jersey. Ja, Maine. Idziemy dalej. Sodoma, ok, zobaczymy Sodomę. O, wszystko na północnym wschodzie. Wszystko te stany liberalne.
Connecticut, Maine, Maine, New York, New York, Ohio, Pennsylvania, Vermont i West Virginia. No popatrz, kto by pomyślał. Jacob's ladder, although your bodies are on earth, yet your souls and hearts are in heaven. And by your faith and constant recollection, like the blessed angels, you do always behold the face of your Father, which is in heaven. For as you carry about in you the devil's image, with devils you must dwell. Being of the same nature, you must share the same doom. Repent, therefore, and be converted. The Liberty Bell, symbol of independence. Co? I don't know, it says move forward. Coś elektronicznego, stanąłem tu na czymś i rozpoczyna się specjalnie dla mnie jakiś... O, muzyczkę mi tu ktoś gra. O! Głośnik jest na górze, fajnie słychać. Jest dużo, dużo bardzo ciekawych takich współczesnych, elektronicznych jakichś... To jest głośnik. St. Peter and St. Paul, when they speak of the authority of civil government and of that submission which we owe to it, they put Christians in mind that civil government was the order and institution of God himself, that by disobeying legal government, we disobey God. Ten pan powiedział, że przez nieposłuszeństwo dla rządu jesteśmy nieposłuszni Bogu. Co tam jest? Biblia to nasza profesja. Wiecie, mimo wszelkich tutaj eksponatów, tu jest ponoć Biblia Jeffersona. Ja wiem, że jest osobne muzeum poświęcone dla Thomasa Jeffersona i w jego sypialni ponoć, kiedyś tam chciałbym się wybrać, ale jak na razie jeszcze nie, w jego sypialni ponoć również znajduje się jego Pismo Święte, które ma powyrywane kartki, z czym on się nie zgadzał, co tam było napisane. Także ojcowie Ameryki czy Stanów Zjednoczonych dużo czytali Pismo Święte, ale też niekoniecznie byli chrześcijanami, o czym myślę, że większość z nas wie. Młody Billy Graham. Czyli wpływ Pisma Świętego na Amerykę. Martin Luther King Jr.
Ej. Uciekło mi, gimbal się wykrzywił. Galileo, Newton. Why does God allow so much of suffering in the world? It's a deep mystery. My cry of why is echoed in the Bible, especially in the Psalms and the character of Job. What do I learn? The Bible gives me reasons to live answers to God. Does the Bible inspire and drive my work in any way? Most certainly. In Genesis, we learn the value God places on human life itself. It was the pinnacle of his creation, and we have the responsibility to treasure and preserve it. That is why daily I spend so much time and energy battling to discover new life preserving tracks. My work is built on the gigantic progress made by the Hey! Hej! Zaraz zobaczymy bardzo ciekawe eksponaty. All the way down there, I think we didn't get there, but polski akcent, jakby nie powiedzieć. Trzydziestą rocznicę Solidarności. W 2010 roku coś było tu dedykowane przez Tadeusza Stanisława Kurka. Solidarity Polish Workers Movement. Jest tutaj napisane, że był ten movement, czyli Solidarność była wspierana przez papieża, przez ten ruch. Ja. Czyli też w pewnym sensie chrześcijaństwo miało, jeśli tak możemy to nazwać, wpływ na rozbicie komunizmu. Kolejni normalnie. Masa rzeczy tutaj jest. Compassion International to jest organizacja, która wspiera dzieci.
a difference in the lives of children around the world, and it's not something that's going to go away. Nikt tak jak chrześcijanie. Żadna inna organizacja, żadna inna religia, żadna inna jakaś instytucja nie wspiera i dzieci, i w ogóle ludzi na świecie. Historie? Świadectwa? Nic nie robią, na co on czeka. The dreams and the things that I want to achieve, I've tried to do it the way I thought I was supposed to be doing, and it didn't really work out. And so I questioned that as well. It's like, okay, well, everything that I've been taught, is that true? Or do I go with what the Bible says in terms of, hey, like, it's... I read my Bible every day. I make sure I constantly keep up with my Bible study, because the Bible actually strengthens me to help me put my trust in Him. And not only with sometimes miscommunications at work. I connect with Daniel a lot because, you see, Daniel, I think it's amazing how he, when he was taken as a slave and he was so young and he stood up for his principles. Te głośniczki są fajne nad głowami, tak jak stoisz, to tak super słychać. Moi koledzy. Convoy of Hope. Tu jest taki opis. Tym, jak zakonnice stawały się pielęgniarkami. Ich te miejsca zakonne jako szpitale i hotele. Wpływ Biblii na, nawet na ten świat, na ludzi rozrywki, na sport, na politykę, może polityków tu nie widzę za wielu, ale bardziej taki jak entertainment, jak rozrywka. Nie wiem, czy wszyscy poważnie to traktują, ale niektórzy na pewno.
Nie wiadomo, w którą stronę iść w ogóle. Co szukam? I o innym miejscu stoi teraz. Wiecie, jest tutaj nawet taka sekcja, zobaczcie. To jest cela. I są w środku monitory, zdjęcia i monitory. I są historie ludzi, którzy nawrócili się w więzieniach do Słowa Bożego. Co zrobili? Zobaczcie. We do as inmates is we lie. One of the things that we do as inmates is we lie to ourselves so that we don't have to deal with that hole in our hearts and our soul. Żywe świadectwo jest tu napisane. We got to fighting. Next thing you know, I attacked her. Got sentenced to a life sentence. Dostał dożywocie i opowiada swoją historię, jak był zły na wszystko. Uważał, że to było niesprawiedliwe. I w końcu zaczął rozumieć, że nikt nie zmuszał go do niczego, do tego własne życie. Jego ofiara mu przebaczyła. I złamał się przed Bogiem. I zaczął czytać Biblię. Czyli służby więzienne, jeżeli ktoś z was chodzi... O, ty, obróciła mi się kamera czemuś. Jeżeli ktoś z was chodzi do więzień, to tu są niesamowite świadectwa ludzi. A to jest Biblia kobiety, która robiła z nimi te wywiady. Dochodzimy do bardzo, bardzo ciekawego miejsca, naprawdę. Replika tej prasy Gutenberga. Niesamowite. Individual letters on the end, okay? So those pieces of metal with the letters, the type, it would be assembled in the plate in the order of the words and text of whatever page you were printing, okay? So after that was assembled, the team would apply ink.
So you've got your text, you've got your ink, you need your paper, right? Paper's held in this frame right here. It's called a frisket. And then the frisket is placed over this box here called the casket. And then the casket is pushed forward. And then you're gonna see the screw here, it's gonna twist and come down. It comes down onto this board called the platen. Now the platen doesn't actually turn with the screw, rather it just goes straight up and down. And that's what leaves the image on the page. So you guys saw the platen pressing down, right? So that's why it's called the printing press. There you go. All right, so you guys saw how long that took me, right, to print that page? Imagine how long it would take if I had to write this entire page by hand. That's how Bibles were produced before Gutenberg's printing press. They were handwritten by scribes, and we believe that it could take one scribe 2 to 3 years or longer sometimes to produce just one copy of the Bible. As a result of that, Bibles were very rare, so they were very expensive. So they were really only owned by the elite of society, scholars, nobility, clergy. But in that same amount of time, Gutenberg and his team, they produced 180 copies of the Bible using this movable type printing technology. So as a result of that, more and more people were able to have their own copies of the Bible and were also able to read and study them for themselves. Now, if you guys have any questions for me, stick around, okay? Because I'm happy to answer them. But if not, while you're exploring, I definitely want to. Did she say no? No, yeah, she said no. Oh, please, yes. What did you say was on the fourth floor? It is a copy of the Epistle to the Romans from a Gutenberg Bible. Very cool. Thank you. You're welcome. I read the note. It says pages are only for display, do not. These ones are wet. Oh, okay. And so you cannot have. Oh, you're drying them there, okay. Here you go. Thank you. But this one's dry. Oh, so thank you very much. How long would it take for the people to set up a page? We think about 2 to 3 hours. Good ones. Oh, okay. Yeah. Yeah, keep it, so keep it. Mm-hmm. It takes some time. Можешь взять? Yeah, that's for us, right? Maybe. You know what? I'll give you something too. No, 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 give it to me. He's not worry. Thinking about money. Okay. I give you a bookmark, okay? Bookmark. I think. Look, it says in Polish. Okay. Read Holy Scriptures. Okay. And this is the whatever to my website, and my website says Truth Matters. Okay. Oh, wow. And it says it is bookmarked to your Bible. And then verse from the book of the Revelation 1:3, the blessed one who reads, right? And then the end of it, because the time is short. Wow. Okay. Okay. I love that. And I give you one more. It's the same, pretty much, but different design. Okay. Okay. And it's almost homemade because our son made it. Like, yeah, I made one. This one, and my son designed this one. Right. Oh, wow. This is the same, right? With a message. With the message. Oh wow! Yeah. How great! And I have something like that on my back too. Oh, you so can keep cool. it. For you. Oh, for me? It's oh, a gift, thank yeah. Thank you. Thank you very much. And I'll share it with the other interpreters. They love I can give you more. Like do you read the Bible? So you can keep it Come for your Bible. On. Hey, this is unique, okay? I like it. I really like it. I think this is great. I think this is a great way to share. In this page, yes. Is it really saying something? Or is yeah, it is. It's from. It is an actual this is the same reproduction one of a page from Blue What's the front? But it's the bronze thing? The doors? The same one? It's not the same one. Oh. That's Gutenberg Bible 2. That's Genesis 1. Okay. This is actually from the first book of Samuel. Okay. And it's chapter 25. Okay. And you can see it is in Latin. It was the Latin Vulgate that is printed. So you can see David. I always point David out. So because names are easy to recognize. Okay. All right. But yeah. Okay. Have you guys out in the hall on here on the second floor, we have a reproduction of the entire Gutenberg Bible, and you can see the size. Okay. And you know. Which floor was it? It's here. It's on. Okay. The okay. We go in the there hall. That way. Yeah. Yeah. But yeah, you can see like how the pages, how it kind of matches up to yours, the same size and everything. So, okay. Yeah. Well, thank you. You're thank you very much. That's amazing, you can print it. We were here last year. Yeah. There was nobody here. And I thought it was just a replica, like, the, no, don't touch it, right? Right. And right. that actually works. Yeah, that's it actually amazing. Works yeah, it's really amazing. Technology, it works just as good
because it's in the 15th century, right? Yeah. Tutaj jest wystawa. Sorry, I'm sorry. Jest napisane, że Soviet Anti-Religious Campaign, czyli Rosjanie, postanowili zlikwidować Biblię. Tu są popalone Biblie. Nie wiem, czy to są oryginalne, czy też jest jakaś replika. Są tutaj zdjęcia z 1920 roku. Tu na podłodze wyświetla różne informacje. Akurat nie wyświetla, o wyświetla coś. Mówiące o tym, jak... O, również o Middle East, czyli na Środkowym Wschodzie. O tym, jak palono Biblię, niszczono. Wiemy o tym, że nie jeden stwierdził, że zlikwiduje Słowo Boże, Księgę Boga i już dawno ich nie ma. A Biblia ma się świetnie i ma nawet takie super, niesamowite muzeum swoje. To jest takie muzeum, wiecie, w muzeum to są przeważnie jakieś starocie i tu też jest dużo starocie, ale Biblia nie jest stara, Biblia jest po prostu zawsze taka sama, zawsze żywa. Także to jest coś niesamowitego, bo dla nas to nie jest eksponat muzealny, tylko żywe Słowo Boże, które po prostu przemienia nasze życia, dodaje nam nadziei na teraz, na przyszłość, uczy nas jak żyć z innymi ludźmi, w małżeństwach, jak wychowywać dzieci, jak prowadzić nasze biznesy, czy po prostu jak pracować, jak być super pracownikiem, czy super pracodawcą. I nawet takie palenie Pisma Świętego nic nie pomoże, ale z drugiej strony mówi nam... O, co się stało znowu? Czegoś obróciłaś? A z drugiej strony mówi nam o tym, jak ważna jest ta księga, że po prostu szatan jej nienawidzi. My tutaj spędzamy może 6-7 godzin, może 8. Po raz drugi jesteśmy, więc dlatego mówię spędzamy. Ale ta pani tu powiedziała, że to jest na kilka dni. Jakbyśmy chcieli przy wszystkim się mniej więcej zatrzymać, poświęcić temu trochę więcej czasu. A każdemu detalowi. Tu coś z modą związane. Kasia, zobaczyłaś, o co chodzi? Gdzie? Tutaj, na tym? Biblijne takie... O biblijne akcenty na ubrankach, tak? Na sukienkach? Na ubraniach. Na ubraniach, okej. Okay. W modzie. W modzie, okej. Okay. Jak apostoł Paweł powiedział, że obłudnie czy szczerze, najważniejsze, żeby Ewangelia była głoszona. Szekspir i Biblia. Tu jest napisane, że Szekspir, który żył w 1564 do 1616, prawie w każdym swoim dziele włączał jakieś referencje biblijne, czyli wersety, czy jakieś myśli ze Słowa Bożego. I że jest setki takich przykładów. I tu jest ich przynajmniej trochę. Są tytuły jego. Czyś mój gimbal się nie chce tutaj ustawić dobrze? Come on, pokaż. Pokaż. Okej, idziemy. Teraz pójdź w prawo czy w lewo?
Tylko odejdź. Nie ma? Ale ty możesz swoje wideo nagrać. Ja, ja. Ona była ta sama babka. Wiesz, ja wolę, żebyśmy na razie wrócili do skip video, żeby było tam o to. Poczekaj. Okay, może to nie powiem, co? Okej, tu jest napisane, jakby ktoś nie mógł przeczytać, czytaj Pismo Święte. Gdzie jest? Zakodowane jest tutaj. Nie wiem, było już? Tutaj na dużym nie widziałam. Może powinienem ten. Nie wiem, jak to szybko się pokazuje. Chcę napisać coś jeszcze? To nie.
widzę, żeby to samo było tutaj. A? No, napisz jeszcze. Na kartce wyprintowane, odciśnięte jedną stronę. Czy, który to był fragment, ona mówiła? Wydaje mi się, że mówiła Daniela. 27 coś, pierwszy 27. A i szkoda, może trzeba się zapytać jeszcze raz, żebyśmy wiedzieli na pewno. Ale Daniela, zapisać. Mogę powiedzieć, jak to Dawid jest. Nie wiem. Napisane? A tutaj jest oryginalna, czy oryginalna kopia, co prawda, ale cała Biblia taka właśnie odciśnięta. Podarunek od jakiejś organizacji z Włoch. Podarunek dla tego muzeum. Może od organizacji, może od rodziny jakiejś. Ale widzieliśmy, jak szybko, w sumie może no, to jedna strona tylko, ale jak szybko ją zrobiła, nie? Cyk, przykręciła tylko tą śrubkę i już. No ale jak przekładała te, jak te literki, to ona mówiła, że tak myślą, że jedna strona, no tak, żeby te literki poukładać, trwała do 3 godzin. No to je, wiesz, ale to... No tak, no to... Potem już jak raz przełożył, to printował, czy wyciskał, to tam... No ile miejsca musieli mieć, żeby te kartki setkami wieszać i suszyć. Tak. Aha. Dużo ludzi tutaj jest. Coś nam jeszcze zostało? Niby chyba ta na dół. Co? Minus 1 piętro. A dziuno. Nie, chyba dla kasa jakaś tam jest. Ok, jesteśmy na, teraz na piętrze minus 1, czyli jakby w piwniczym. W takim basemencie łatwiej brzmi. To nie jest ten sam kolega, czy się o Biblię pytał? Ja w kamerę? Nasz już znajomy tutaj, kolega. Do we need any extra tickets for here? Do we need any extra tickets for the show? Yes. Yeah. What is the show all about? An all-immersive worship ship, pretty much. Which? An all-immersive worship ship. Oh, okay. So relating to God the Creator. And how you relate to us, the creator. Okay. Oh, okay. Okay, thanks. No problem, thank you. Yeah. No i na koniec naszej naszego zwiedzania przyszliśmy do sklepu z pamiątkami. I jak w każdym sklepie z pamiątkami jest wszystko. Jest nawet pluszowy Jezus i Mojżesz. I inne rzeczy z pluszu, w zależności od tego, jakie małe dzieci mamy. Czyli tutaj są takie biblijne książeczki i Biblia dla dzieci. Masa. Nawet Biblia dla Minecrafters.
Pomyślcie sobie, masa Biblii, masa dla dzieci, dla dorosłych, takie Biblie, normalnie szok. A przecież kiedyś, i być może już niedługo, wkrótce znowu, za tą księgę, po prostu nawet za fragment z niej, ludzie byli prześladowani, zabijani, paleni. A tak na marginesie, to jutro jedziemy na replikę Arki Noego. I nie wygląda ona zupełnie tak jak to. A generalnie nam się Arka Noego kojarzy, nam dzieciom, z takimi właśnie wydarzeniami. Okej, idziemy dalej po sklepie. Koszulki, bluzy, Biblie, pamiątki, dewocjonalia, książki, książeczki. Kolor wybór. Można do domku sobie coś zabrać na pamiątkę. Okay. My osobiście. Masz? Gdzie są? My osobiście kupiliśmy. Pięć takich książeczek. To akurat dwie, bo kupiliśmy trzy, jeszcze kupujemy dwie. Dwie dla naszych synów, jedna dla mojej siostry i dla ich dziewczyn. Takie wzmocnienie na dzisiaj, tak brzmi ten tytuł, dla kobiet i wzmocnienie na dzisiaj dla mężczyzn. No więc to by było na tyle z filmiku o muzeum. W muzeum oczywiście można było nagrywać, także wszystko było legalnie. Zauważyłem też, że nie jestem jakimś takim zawodowym przewodnikiem wycieczek, więc tak się za bardzo nie złoście, jeśli źle coś poszło. No i też, wiecie, kamera, którą nagrywam, jest bardzo mała i patrzeć się w kamerę, w to, co widzi kamera i w to, co, na co patrzę ja, i chodzić, żeby się nie przewrócić i tak dalej. Także czasami troszeczkę gdzieś tam jeździłem trochę z boku, trochę wyżej, trochę tak gdzieś tam, nie? To dlatego nieraz były takie dziwne ujęcia. Także to tyle z tego filmu. Teraz następny film, który zrobię, bo to z Arki Noego, bo jutro jedziemy na Arkę. I dla mnie zostaje pamiątka z muzeum. Tak, bardzo fajna sprawa. To jest oryginalna tym razem już. Odprasowane. Fragment Biblii Gutenberga. 1 Samuel 25 rozdział z Muzeum Biblii w Waszyngtonie. Także ja się cieszę, że tam byłem. Dla wszystkich, którzy możecie tam pojechać, zachęcam. Prawdopodobnie sam wybiorę się jeszcze raz. Kiedyś za parę lat. I to tyle tym razem. Dziękuję. Niech Bóg nas wszystkich błogosławi, strzeże i prowadzi. I czytajmy Pismo Święte, wołajmy do naszego Boga, aby nam się objawiał i aby nam objawiał swoje słowo. Amen. Powodzenia życzę.